Skąd pomysł u Państwa na nową książkę? Skąd pomysł? Pomysł z życia. Myślę, że po tym jak napisaliśmy kilka poprzednich książek, dostawaliśmy taką ilość maili dotyczących odchudzania, walki z kilogramami i tak dalej, że w końcu postanowiliśmy napisać coś, co taką odda całą naszą prawdę w tym temacie i pokaże, że tak naprawdę cała historia z odchudzaniem zaczyna się od akceptacji siebie, więc no ja się z tym przez wiele lat zmagałam i poczułam, że to jest czas, żeby się podzielić. Z tym, że odchudzała się pani, to znaczy, że tej akceptacji nie było. Rozumiem, że dzisiaj już jest, ale przy sylwetce, która jest odmieniona. Więc tej akceptacji nie było, ale uczycie kogoś akceptacji, akceptować siebie na pierwszym miejscu, ale również zmieniać, tak? Trochę inaczej. Wydawało mi się, że jak w końcu schudnę, to się zaakceptuje, ale różne epizody z wahaniami wagi, bo tak jak mówiłam, ważyłam i 46, i 83 kg i wszystko pomiędzy, pokazywały, że nieważne ile waży, to i tak się nie akceptuje. I tym razem zaszedł proces odwrotny. Najpierw pracowałam nad tym, żeby coraz bardziej się akceptować, coraz bardziej się polubić. Ja nie mówię, że akceptuję się w 100%, jest to proces. Niemniej na pewno zdecydowanie bardziej niż kilka lat temu. I rzeczywiście, jak ważyłam już 75-72 kg i zaczęliśmy być razem, to tak tej akceptacji było we mnie coraz więcej. Mało tego, była taka korelacja, że im lepiej czułam się z sobą, im bardziej dawałam sobie przestrzeń do tego, że jak mam ochotę coś zjeść, co nie do końca jest zdrowe i w kanonie rzeczy odchudzających i nie mam później poczucia winy, tym łatwiej i szybciej spadały mi kilogramy. To jest odchudzanie. Natomiast też wiem, że niektórzy chcieliby przytyć. I mówiliście o tym przed chwilą na spotkaniu. Czy są jakieś sposoby, które możecie sprzedać swoim potencjalnym czytelnikom? Czy to również jest w tej książce? W tej książce nie. To ja się śmiałem, że napiszemy następną część Jem to, co kocham i tyję. To akurat był żart. Natomiast z mojego doświadczenia to mogę powiedzieć, że są pewne produkty, które sprzyjają nabieraniu wagi. Aczkolwiek to też nie jest proste, dlatego że to zależy od konkretnie od danej osoby. Natomiast migdały, płatki owsiane, masło sklarowane powodują, że rzeczywiście możemy troszeczkę nabrać tych kilogramów. I to są zdrowe produkty, które możemy wprowadzić do naszej diety. Czy przychodzi jeszcze do głowy jakieś... Ja myślę, że ważny jest też ten aspekt emocjonalny, bo tak jak nabieranie kilogramów jest związane z pewnymi rzeczami i z pewnymi emocjami i z rzeczami, którymi nie chcemy do końca w sobie zobaczyć, tak samo nieumiejętność nabierania kilogramów jest związana z pewnymi mechanizmami emocjonalnymi, więc warto też obserwować emocje i patrzeć, no, przypatrzeć się sobie trochę, pościągać kolejne warstwy i zobaczyć, dlaczego tak jest, że jestem taki chudy, co mi to tak na dobrą sprawę daje. Czy może czegoś się boję, może boję się miłości, może boję się przyjmować pewne rzeczy, więc tak jak mówię, no to tak jak mówimy, to zawsze jest historia skomponowana z wielu elementów, a bardzo istotnym elementem są niewątpliwie nasze emocje i nasza psychika. Często ta nasza psychika jest związana z osobami, które nas otaczają, z partnerami. Co odpowiedzisz partnerowi, który naciska na nas, że wyglądamy nieodpowiednio, nie jesteśmy ideałem, też o tym dzisiaj mówiliście. Ktoś jest za chudy, ktoś jest za gruby. Takie uszczypliwości, nawet pół żartem. Jak na nie reagować? Wiesz co, ja mam z tym dosyć duże doświadczenie. Przede wszystkim zrozumiałem, że w momencie, w którym ja się nie akceptuję, czy nie akceptowałem się, to jest we mnie przestrzeń na to, żeby ta bliska mi osoba robiła jakieś wycieczki w tym kierunku, że na przykład jestem za chudy, albo że powinienem przytyć, albo jeśli ja się akceptuję takim, jakim jestem, to nikt nie jest w stanie mnie skrzywdzić. Także znowu wracamy do tej akceptacji siebie. Trzeba się przede wszystkim zaakceptować, a później dzieją się cuda i możemy przytyć, schudnąć, to już nie stanowi żadnego problemu. Ja myślę, bo to nie tylko chodzi o bliskie osoby w rozumieniu partnera, to też mogą być znajomi, przyjaciele, tak jak w przypadku Maćka była. Tak. Jest to przestrzeń w nas, która powoduje, że no jest to miejsce na to, że jeśli ktoś to wyczuje, to może to wykorzystać i nas wtedy skrzywdzić. Jeśli się nie damy skrzywdzić, bo się akceptujemy, to nie ma na tym... Natomiast to jest bardzo często proces podświadomy. My nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jest w nas taka przestrzeń, ale też tutaj jest coś, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli branie odpowiedzialności za swoje emocje. Jeżeli ktoś mówi mi, że ja jestem za chudy i muszę przytyć i mnie jest przykro, to czyja to jest odpowiedzialność?
odpowiedzialny za tę przykrość. No ja, mnie jest przykro. Ktoś inny, gdyby ktoś wszedł tutaj i powiedział mi, że jestem za chuda, to mnie by się wcale nie zrobiło przykro. Więc jest to sprawa bardzo indywidualna. Ważne jest to, żeby w końcu wziąć to, co się zadziało tak naprawdę od momentu, kiedy się poznaliśmy, kiedy zaczęliśmy mocno pracować z różnymi emocjami i przede wszystkim brać odpowiedzialność za własne emocje. Czyli skoro mnie jest przykro, to ja mogę coś zrobić z tym, że jest mi przykro. Mogę tak zmienić siebie, żeby nie reagować na te komentarze i żeby nie reagować w ten sposób na te komentarze i żeby nie robiło mi się przykro. Nie jestem w stanie zmienić świata zewnętrznego. Jedyną osobą, którą mogę zmienić, jestem ja sam. Czyli od pożywienia do emocji, a z emocji do sposobu, jak siebie zmienić. Czy zmienialiście siebie pewnie podczas swojej drogi życiowej? Jak waszym zdaniem ktoś powinien podejść do zmiany siebie? Bardzo dobrze zaprzęgnąć do tej roboty pomocnika, bo w momencie, w którym mamy przyjaciela albo żonę, partnera, kogokolwiek, to jest to osoba, która nas bardzo dobrze zna i może nam powiedzieć: słuchaj stary, robisz to w niewłaściwy sposób, albo jest w tobie to czy tamto. I Karolina mi bardzo pomogła, ja bardzo pomogłam jej, bo my mamy akurat taki układ, że widzimy w sobie bardzo dużo i na co dzień wymieniamy się tymi poglądami, czasami się przy tym kłócimy, ale już teraz coraz mniej. I to pomaga nam w pewnym momencie brać odpowiedzialność za te właśnie rzeczy, które możemy później w sobie zmienić i czuć się lepiej w naszym życiu. Tak, ja myślę, że można też pracować oczywiście z szeregiem specjalistów i terapeutów, jeśli nie ma się takiej bliskiej osoby, która wiemy, że rzeczywiście nam super dobrze życzy, bo są też pewnie takie osoby i wiemy, że chce dla nas jak najlepiej. Można pracować również z terapeutą, ze specjalistą, ale przede wszystkim trzeba być chyba dla siebie dobrym i dać sobie prawo do popełniania błędów i do tego, że czasami reagujemy emocjonalnie, a czasami zjadamy za dużo albo jemy za mało i chudniemy 2 kilogramy pomimo tego, że wcale tego nie chcieliśmy. I myślę, że to bycie dla siebie dobrym i to takie mądre stawianie siebie na pierwszym miejscu, bo jak my nie jesteśmy szczęśliwi, to nikogo innego też nie uszczęśliwimy. Jest chyba kluczem numer jeden do sukcesu. Nie mówimy tutaj o sytuacji, kiedy jesteśmy narcyzami i przedkładamy własne dobro nad dobro wszystkich i krzywdzimy ludzi przy okazji, bo to nie krzywdzenie i ahimsa jest dla nas bardzo ważne. Natomiast takie podejście, że w pierwszej kolejności muszę zadbać o siebie, o to, jak ja się czuję, o to, czy się akceptuję, o to, kim jestem, gdzie jestem, jakie mam poczucie wartości, a dopiero potem mogę rzeczywiście zacząć pomagać innym. Mają Państwo to szczęście, że jedno i drugie w związku dobrze gotuje. Jak to jedzenie przygotować dla męża, który wraca wieczorem, jednak je właśnie o tej porze, a w ciągu dnia mówi, że nie ma czasu? Czy moglibyście poradzić coś? Bardzo dobrym rozwiązaniem są wszelkiego rodzaju zupy, bo one się trawią szybko, wypełniają brzuch, rozgrzewają i są lekko strawne. Więc dobrze jest na noc jeść taką zupę, a to, co przygotowała żona, można wziąć do pudełeczka i następnego dnia rano zjeść w pracy. Czyli żona może przygotować zupę i ta zupa może być pożywna, można do niej dodać ziemniaków, roślin strączkowych, więc to rzeczywiście nie mówimy tutaj o jakimś delikatnym zupce, która przez nas przeleci i nie poczujemy, tylko mówimy o czymś tak. W gęstych zupach, bardzo obfitych w składniki, taki raczej coś w rodzaju gulaszu. Tak, quasi gulaszach i takie zupy są też świetne, dlatego że zapewniają nam odpowiednie nawodnienie komórki i dzięki temu na przykład jeśli ktoś ma skłonność do obrzęków, to nie będzie miał tego problemu.